Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj lekarz Agnieszka Lewandowska, specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii, zastępca kierownika oddziału ginekologiczno-położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Długo, ale taką wizytówkę dostałam, więc już starałam się przeczytać wszystko. Pani doktor, teraz też będę czytała, bo przygotowałam sobie takie dłuższe troszeczkę pytanie. Z danych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że od początku programu Profilaktyka 40+ do stycznia 2023 roku liczba skierowań podjętych do realizacji, bo każdy po 40 ma takie skierowanie wystawione automatycznie na swoim koncie pacjenta, i zrealizowanych wynosi jedynie 1,5 miliona osób. To w sumie jest bardzo niewiele, bo takich skierowań wystawiono blisko 20 milionów. Natomiast z kolei raportu GUS wynika, że tylko około 30% osób w wieku 17-24 lata wykonało w ostatnim roku podstawowe badania laboratoryjne. Z czego w ogóle to wynika, taka niechęć Polaków do wykonywania, no wydawałoby się, podstawowych badań? Myślę, że wynika z braku edukacji o profilaktyce. O tym, że wykonując takie badania proste, bardzo łatwo dostępne, nieskomplikowane, gdzie nie trzeba podejmować jakichś tutaj szczególnych działań, gdzie są łatwo dostępne właściwie w każdym POZ-cie, do którego każdy pacjent hipotetycznie należy. I to, no myślę, że wydaje, że tu jest problem. Po prostu ludzie generalnie nie wiedzą, jak to jest proste i jak to jest przydatne w różnych sytuacjach, kiedy faktycznie coś się zaczyna z naszym organizmem dziać. Czyli bardziej niewiedza, a nie sama niechęć. Myślę, że niewiedza, może brak czasu, ciężko powiedzieć. Myślę, że niewiedza przede wszystkim o profilaktyce i o tym, że wykonując kilka prostych badań można naprawdę sobie czasami pomóc. A według raportu GUS liczba osób wykonujących badania profilaktyczne wzrasta wraz z wiekiem, czyli te osoby starsze zdecydowanie częściej chcą się badać i to robią, co widzimy zresztą w przychodniach. Tak, ładnie. I to tak, wśród osób w wieku 25-44 lata było to zaledwie 41,9%, w grupie 60-69 lat to już ponad 55%, a w grupie 80+ to blisko 70% osób. I czy to oznacza, że my zaczynamy badać się tak naprawdę dopiero wraz z wiekiem, kiedy już te choroby nam zaczynają dokuczać i zdrowie samo przypomina tak, o sobie? Dokładnie tak. Kiedy nasz organizm daje nam znać, że coś jest nie tak, że coś trzeba sprawdzić. Myślę, że teraz w współczesnych czasach, kiedy jest taki kult młodości, jakby zapominamy o tym, że no mimo wszystko ten czas upływa i że medycyna estetyczna załatwia pewne rzeczy z zewnątrz. Powierzchowne, tak. Tak, powierzchowne, ale mimo wszystko jakby choroby nie omijają, tak. Dotyczy to oczywiście osób starszych, co wynika z fizjologii zestarzenia się organizmu, ale niestety nie omija osób młodszych w różnym wieku, również bardzo młodych. A dlaczego badania profilaktyczne, właśnie te badania profilaktyczne są tak istotne dla naszego zdrowia? Badania profilaktyczne potrafią, pomagają jakby wychwycić choroby albo stany przedchorobowe na bardzo wczesnym etapie. Czyli stany przedchorobowe, kiedy możemy jeszcze zmodyfikować nasz styl życia, wprowadzić jakieś leczenie nie bardzo skomplikowane, jakby ustrzec nas przed rozwojem choroby, bądź kiedy ta choroba już się rozwija, to wykryć ją na wczesnym etapie i zapobiec skutkom tej choroby. A jakie badania poleciłaby Pani no, w swojej specjalizacji dla poszczególnych grup wiekowych? Są takie dwa główne programy, które są jakby refundowane przez NFZ. To jest program wykrywania raka szyjki macicy i program wykrywania raka piersi. Czyli ten program wykrywania raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet między 25 a 64 rokiem życia i polega na wykonywaniu cytologii. I skierowany jest do pacjentek, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanej cytologii, bądź dotyczy pacjentek, które jakby są już podjęte pod kontrolą, które są na przykład po leczeniu raka szyjki macicy i wówczas ta kontrola dla nich jest przeznaczona co roku. I polega to właściwie na tym, że trzeba zgłosić się do gabinetu ginekologicznego na pobranie cytologii, czyli bardzo prostego badania, które jakby nie jest bolesne, no w żaden sposób nie jakieś nieprzyjemne, tak?
I to jest tylko tyle. I program wykrywania raka piersi skierowany do pacjentek między 45 a 74 rokiem życia, który polega na wykonywaniu mammografii. I to jest wykonywane badanie co 2 lata. Dla pacjentek, które w ciągu ostatnich tych 2 lat tego badania nie miały wykonane. Tutaj też również jest taka zależność dotycząca pacjentek, które już miały wykrywaną chorobę nowotworową i dla nich jakby to badanie jest zarezerwowane częściej, czyli wykonywane co roku. Nie potrzeba na to badanie sernego skierowania, czyli nie trzeba iść do lekarza pierwszego kontaktu, nie trzeba iść do ginekologa, idziemy tylko do ośrodka, który takie badanie wykonuje. I na nie się zapisujemy. Często takie badania są też mobilne, czyli właściwie podjeżdża, tak, mammobus nam blisko, w miejsce. Dokładnie. Ja przeszłam to sobie w ubiegłym roku, taki prezent na urodziny sprawiłam, także mogę potwierdzić, że nie jest to badanie absolutnie bolesne, bardzo szybkie i też umawiamy się na konkretną godzinę, więc dokładnie, też nie marnujemy czasu. Wynik sobie odbieramy online. Dokładnie tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne i bardzo proste. I to, co, na co pani zwróciła uwagę, że to nie jest jakby tylko takie badanie i profilaktyka zarezerwowana dla kobiet, które mieszkają w dużych miastach, czy ogólnie w miastach, bo te mammobusy naprawdę dojeżdżają do małych miejscowości, do wsi. To wystarczy tylko odebrać zaproszenie, umówić się, wiedzieć, kiedy ten mammobus w danej miejscowości jest, zgłosić się na badanie. I to jest wszystko. A badanie bardzo ważne, bo dokładnie, jednak rak piersi zbiera swoje żniwo, tak, wśród kobiet. Niestety nie dotyczy tylko kobiet w wieku starszym, w wieku podeszłym, ale też niestety młodych i bardzo młodych kobiet. Ja zawsze pacjentkom powtarzam, młodym pacjentkom, no może nastolatkom, ale takim właśnie mniej więcej po 20 roku życia, że oczywiście podstawą jest samo badanie piersi, które każda jakby kobieta powinna raz w miesiącu wykonywać. Ale też, żeby nie miał takiego przekonania, że jak jestem młoda, to USG, to nie ma go co wykonywać. To nieprawda. Jeżeli cokolwiek się w tych piersiach wyczuje, to czy ma się lat 16 czy 60, wymagana jest weryfikacja badaniem obrazowym. USG, mammografią, w zależności od wieku, a czasami jednym i drugim badaniem. Mhm. Współcześnie wybrzmiewa też coraz wyraźniej taki fakt, że kobiety mają problem z zajściem w ciążę. Czy w przypadku takich badań, takich problemów, właśnie badania profilaktyczne też w jakiś sposób mogą nam pomóc? Wszystko zależy od tak naprawdę wywiadu. Jeżeli kobieta jest młoda, zdrowa, no powiedzmy, że tą granicą takiej młodości w kontekście zajścia w ciąży, no jest 35 rok życia, tak, bo później już jakby trochę podejście do tego okresu prekoncepcyjnego się zmienia, to tak właściwie żadnych szczególnych badań nie musi wykonywać. Nie ma jakby takich zaleceń, rekomendacji, że są wymagane jakiś pakiet badań przed zajściem w ciąży. Mhm. Oczywiście dobrze będzie, jak kobieta prowadząca jakby zdrowy tryb życia, w domyśle zdrowa, zrobi sobie jakieś podstawowe badania typu morfologię, poziom cukru, czyli glukozę na czczo. Bardzo też istotne jest badanie prób tarczycowych, czyli poziomu TSH, bo to bardzo istotne jest w okresie prekoncepcyjnym i tak naprawdę w momencie zajścia w ciąży i w tym pierwszym trymestrze. Więc to też jest takie badanie, które myślę, że powinno być wykonane. A poza badaniami, czy kobiety w jakiś sposób mogą przygotować się na zajście w ciążę? Znaczy tak, takim przygotowaniem to jest na pewno prowadzenie zdrowego stylu życia, tak, czyli dieta, aktywność fizyczna, unikanie jakichkolwiek używek typu alkohol, papierosy, no narkotyki, to jakby oczywista sprawa. I właściwie jakby to jest koniec. Oczywiście, tak jak mówię, zastrzegając, że są to kobiety zdrowe, nie bez obciążonego wywiadu, takich chorób ogólnych typu cukrzycy, nadciśnienia, chorób tarczycy, jakichś chorób układowych. I też oczywiście trzeba brać pod uwagę wywiad taki położniczy danej kobiety, ginekologiczny, ale najczęściej, jeżeli kobiety taki wywiad mają, to pozostają pod opieką ginekologa i jakby same są uczulone na to, że jakby to planowanie musi zacząć się wcześniej. No, nie da się ukryć, że te badania takie na każdym etapie i wczesne wykrycie, no chyba w większości chorób, ułatwiają nam wyzdrowienie. Z jakich ciężkich chorób może nas wyleczyć właśnie współczesna medycyna, jeżeli zostaną wykryte z wyprzedzeniem? No, jeżeli pomijamy choroby genetyczne, tak, różne zespoły genetyczne, które są no, nieuleczalne,
to właściwie z większości chorób. I tutaj właśnie na tym polega ta profilaktyka, że jakby im wcześniej wykryjemy chorobę na mniejszym stopniu zaawansowania, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy zdrowi, tak? Że są to również choroby nowotworowe, wcześniej wykryte, mimo że dostajemy rozpoznanie nowotworu złośliwego raka, przy wczesnym jego wykryciu, czy leczeniem operacyjnym tylko i wyłącznie, czy na przykład później jeszcze leczeniem uzupełniającym, po zastosowaniu tego leczenia uznajemy, że kobieta jest wyleczona. Oczywiście wymagana jest stała kontrola i to nie może, że tak powiem, ta kobieta zniknąć spod opieki lekarza różnych specjalizacji, ale no, jest to możliwe. A jakie choroby, które wystąpiły już u nas gdzieś w rodzinie, powinny nas uczulić na to, żeby wykonać jakieś badania? Z takich chorób najbardziej, takich najczęściej występujących, no nazwijmy to takich cywilizacyjnych, to jeżeli mamy w wywiadzie rodzinnym nadciśnienie, cukrzycę, choroby tarczycy, jakieś choroby tkanki łącznej, to powinno być dla nas jakimś takim ostrzeżeniem. Tak, ostrzeżeniem, takim wyznacznikiem, że być może jakby trzeba się zbadać troszkę wcześniej niż w tym momencie, kiedy coś zacznie nam dolegać. Ale przede wszystkim z racji tego, że są to choroby jakby najgroźniejsze, no to choroby nowotworowe. I w przypadku kobiet to na pewno takie rodzinne występowanie raka jajnika, raka piersi. I chodzi tutaj głównie o taką żeńską linię, czyli mama, babcia, siostry mamy, tak? Jeżeli gdzieś te nowotwory się powtarzają, no to wtedy musi się już czerwona lampka zapalić, tak? I te badania muszą być profilaktyczne. To samo badanie piersi, USG piersi jakby wykonywane, tak? I ta kontrola ginekologiczna z oceną ultrasonograficzną narządu rodnego. Ale też na przykład rak jelita grubego, rak żołądka, rak tarczycy. Są zespoły, w których te nowotwory rodzinnie mogą występować, tak? I że jeżeli są członkowie rodziny, że wiemy, że gdzieś te nowotwory się tak pojawiają, no to też to jest takie ostrzeżenie. To trzeba się tak wnikliwie przyglądać. Tutaj mówiła pani o badaniach, które powinny wykonać kobiety. A czy są takie badania, które powinni wykonywać wszyscy tak naprawdę z cykliczną częstotliwością, albo oddzielnie też i mężczyźni? No myślę, że w przypadku mężczyzn i takich aspektów chorób nowotworowych to na pewno rak gruczołu krokowego, gdzie tak naprawdę takim badaniem no, przesiewowym jest badanie poziomu PSA, czyli to jest badanie z krwi też. No właśnie jakby... tego panowie często się boją, bo tutaj krąży taki mit, że to musi być badanie takie dotykowe, dla nich bardzo nieprzyjemne. Aczkolwiek no, to badanie też to jest jakby taki do pierwszy, przejścia. Dokładnie tak. To jest jakby taki pierwszy, to badanie z krwi to jest jakby taki pierwszy etap. Tak? Jeżeli coś jest nie tak, albo sam mężczyzna no, zgłasza jakieś dolegliwości, no to oczywiście wymaga pogłębienia diagnostyki i jakby tutaj innego sposobu nie ma. No mężczyźni ogólnie mają, myślę, że taki stosunek do swojego zdrowia jeszcze mało wnikliwy i dopiero jak naprawdę coś się zaczyna dziać, to wtedy jakby zaczynają szukać, w czym jest problem. Ale propos takich badań profilaktycznych dla obu płci, no to na pewno pod kątem jakby rozpoznawania raka jelita grubego, czyli wykonywanie kolonoskopii, na pewno generalnie choroby płuc, bo niestety rak płuc jest no, bardzo częstym nowotworem i wykonywanie okresowo, ja nie mówię, że co roku, ale na przykład prześwietlenia klatki piersiowej, też myślę, że jest taką cenną informacją, że jest wszystko w porządku. Zwłaszcza u tych osób, które jednak palą. Tak, no w przypadku jakby palaczy to jest jakby bezwzględnie, tak. W jakich przypadkach powinniśmy zgłosić się z tymi wynikami badań, które sobie zrobimy do lekarza rodzinnego? Czyli co powinno nas zaniepokoić? Znaczy tak, jeżeli generalnie lekarz zleca nam badania, no to właściwie zawsze z wynikami powinniśmy się zgłosić w celach konsultacji, bez względu na to, czy w tych normach, które najczęściej obok tych wyników są, jest wszystko okej, czy nie. No, lekarz powinien te wyniki, które zleca, zinterpretować i się z nimi zapoznać, tak? Więc jakby teraz też no, w obecnych czasach różnych multimedialnych takich udogodnień, często się pacjenci niestety, ale konsultują z... wujkiem Google. Tak, z doktorami w internecie, no co czasami bywa zgubne, tak, bo jakby, że tak, no tam może być napisane wszystko ze skrajności w skrajność, albo że jest wszystko okej. Ja zawsze uczulam pacjentki, kiedy im daję jakieś skierowania, żeby jakby z dużym naprawdę dystansem do tego podchodziły, bo najczęściej jak sobie poczytają w internecie, to stoją nad grobem. Więc mówią, że zawsze, żeby z tymi wynikami generalnie wracały,
celem weryfikacji, celem omówienia, zaplanowania dalszego postępowania, bądź stwierdzenia, że jest wszystko ok, poddajemy się rutynowej, standardowej kontroli, nic się nie dzieje. Czyli jeżeli zauważamy na wynikach badań jakieś przekroczenia, a one są zawsze oznaczane przez laboratorium, prawda, to mamy strzałka w górę lub w dół, jest na to zwrócona uwaga, po prostu idziemy do naszego lekarza, bądź rodzinnego, bądź tego, który nam... Bądź specjalisty. Z tego, który nam celem zlecił te badania. Celem interpretacji. To również jakby tutaj, jeżeli te wyniki są w granicach normy, ale ta norma ma swoje dolne i górne widełki. Więc jeżeli coś jest blisko górnej granicy normy albo dolnej, to można nie czekać, aż w kolejnym kontrolnym badaniu będzie przekroczone w którąś stronę, tylko już na przykład jakieś działania zapobiegawcze typu, nie wiem, modyfikacja stylu życia czy jakaś farmakologia może być prowadzona, tak? Żeby jakby nie pogłębiać tego stanu albo czekać, aż się jakaś patologia pojawi. Mm-hmm. A jak przekonać te osoby, które no, mają taką wybitną niechęć do badań profilaktycznych, żeby jednak z nich korzystały? Jak pani przekonuje swoje pacjentki? No myślę, że przede wszystkim, tak jak już jakby na wstępie wspominałam, edukacją, trochę takim oddemonizowaniem tych badań i jakby ich dostępności, tak, bo tak naprawdę dostępność jest, myślę, że na pewno w różnych miejscach, w różnym zakresie, ale to jest uzyskanie skierowania i laboratorium jest naprawdę jakby dużo w różnych miejscach, no mówiąc na przykład o Płocku. Jakby przede wszystkim podkreślenia znaczenia profilaktyki, bo często pacjenci wychodzą z takim założeniem pacjentki, żeby nie ruszać, bo to coś może złego. No właśnie. No z całą pewnością tak, tylko że jak nie ruszymy, to się nic nie zmieni. To będzie dalej być może coś złego i jakby no nie weryfikując tego, nie sprawdzając, no jakby to się tylko pogłębia i nic się jakby więcej nie zadzieje. A tak jak mówię, jest mnóstwo chorób, w tym chorób nowotworowych, które wykryte wcześniej są wyleczalne. Wykryte wcześniej, bo jeżeli choroba jest zaawansowana, no to już bywa leczenie długie, ciężkie i czasami nieskuteczne. No przede wszystkim posiadając wiedzę, możemy cokolwiek zrobić. Dokładnie, nie posiadając jej, nie możemy zrobić nic. Więc bardzo zachęcamy wszystkich do badań profilaktycznych, a taka jest. Najbliższa okazja będzie już w najbliższy weekend, 14 i 15 września w Orlen Arenie. Nasz Orlen ponownie organizuje Miasteczko Zdrowia i lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku właśnie na tym Miasteczku Zdrowia również między innymi będą. Tak jest. Także zapraszamy serdecznie. Pani bardzo dziękuję za rozmowę. W moim studiu gościła dr Agnieszka Lewandowska. Dziękuję bardzo.